Dzień dobry, Pudełku. Witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dawaj, Pysiolka. Wspaniałego. Pysio, dostany. I teraz witam Was, widzowie, serdecznie ja. Witam Was z Kruszyn Areny. Trochę nietypowo o tej porze roku, dlatego że przypominam, mamy dopiero około... Próbuj tak, żeby ta piłka tam, Misiu, nie leciała, bo nam będzie przestawiać kamerkę, wiesz. Nasz statyw ledwo żyje, muszę Wam powiedzieć, że on już swoje dostał, także... czekam na urodziny, może wpadnie jakiś statyw w prezencie od rodziny. W każdym razie, kochani, o tej porze roku bardzo nietypowo spotykamy się na Kruszyn Arena Hall, ale tam jest piekło. Spóźnione wakacje, czekaj, Kubełku, doszły do nas teraz, w tej chwili, kochani, jest 25 stopni, a godzina koło 10 rano, brawo! Cztery było, czy ile? Sześć. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, Kudeł zrobił 6 kapek teraz, już se możesz próbować, ale chodź tu troszeczkę bliżej. 3, brawo! Natomiast kochani, w dwóch słowach, wróciliśmy z Limanowa Cup, wspaniały turniej, stąd właśnie medal, który Gutek tam wywalczył z naszą wspaniałą akademią KGHM Zagłębia Lubin. Słuchajcie, jak zwykle pięknie pograli, oczywiście wyników Wam nie zdradzamy, dlatego żeby atrakcyjne było oglądanie tego turnieju. Kochani, dostałem od organizatorów kilka wspaniałych pamiątek, mam pamiątkę. Jako organizator dostałem smycz, mogłem się dzięki temu poruszać po boisku i zrobić dla Was, myślę, fajny materiał. Napracowałem się strasznie, bo było tak gorąco, tak mi gorąco sprało beretkę, kochani, że myślałem, że do domu nie dojadę, a w ciągu jednego dnia zrobiliśmy 1000 kilometrów. Tak, Kudełku? Pójdź tutaj czy tutaj? Tu bliżej chodź. Chodź tu, tatuś zaraz skończy gadać, my będziemy... Ale w każdym razie, dlaczego tu na Kruszyn Arenę latem, kiedy tam jest wielkie słońce? Dlatego, że tam tak praży, mam chwilowo światłowstręt. Ale nagramy dla Was odcinek z podwórka, bo ten cykl, który teraz oglądacie, to jest cykl z serii Kapki z Matki. Będziemy, kochani, z Kudełkiem uczyć się pięknie kapkować. Kudełek ma na ten moment rekord ile, Kudełku? 7, 3, 4. Proszę bardzo, już teraz było 4. Natomiast mam dla Kudełka i dla Was przygotowaną, kochani, nagrodę. Kiedy Kudełek pobije swój rekord 7 kapek, będziemy otwierać zestaw FIFA 365 na sezon 2017. Nie mogę się doczekać, tak jak Wy, jak wiecie, jesteśmy kolekcjonerami, nic się nie zmieniło, pasjonatami piłki nożnej, a tej w wydaniu dziecięcym to już w ogóle. O tego się boimy! Nic się nie stało, Kudełku. No nic się nie stało. Czekajcie, kochani. Udało się. Nie udała się, nie popsuła się kamerka. Biedny, jednak z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy. Muszę powiedzieć, że puls mi podskoczył wysoko. Nasza kamerka Canon Legria się złamała. Słuchajcie, kochani, używam statywu, którego już od dawna nie powinienem używać, ale jakby nasza sytuacja ekonomiczna jest taka, jaka jest. Większość środków przeznaczamy na paliwo i na to, żebyście mogli oglądać nasze wojaże po Polsce. Spróbuję w tym odcinku jednak nie tracić humoru mimo wszystko, dlatego że kamera nagrywa, ale klapka, która jest jako podgląd, wyłamała się i w tej chwili nie zamyka się już do końca. Myślę, że mamy problem i to poważny problem. Natomiast pomimo wszystko nasz materiał, kochani, dogramy. Jesteście świadkami jakby innego etapu w naszym życiu, nasza kamera kończy. No wyjść mi się trochę chce, ale to nic, chodź do mnie, Kudełku, chodź, żebyś wiedział, że nic się nie stało. Tatuś ma takie rzeczy wkalkulowane, dawaj piątkę. Słuchajcie, nasza Kruszyn Arena, jak widzicie, jest bardzo mocno zniszczona przez naszą aktywność fizyczną, poobijane ściany i tak dalej, połamane kinkiety pobite i tak dalej, tam w szybach nie ma, w drzwiach nie ma. Wy tego nie róbcie, broń Boże, w domu, dlatego że my jesteśmy troszkę inną, zwariowaną rodziną. Natomiast no nie chciałbym być negatywny w tym odcinku, aczkolwiek powiem, trochę smutno mi jest, bo przywiązałem się do tej kamery, to była naprawdę dobra kamera Canon Legria F56 o niewielkim zoomie, przyciągała tylko 10, w związku z tym była bardzo dobra do nagrywania turniejów halowych, nie potrzebowała dużo światła i tak dalej. Typowo pod nasze potrzeby kamera, natomiast w tej chwili szkoda, po 2 latach blisko, bo tyle chyba mi się ma. Dostał statyw, który nie żyje już tak naprawdę od roku. Jest tam popodpierany różnymi dziwnymi rzeczami i teraz... Dobra, wracamy do tematu. Słuchajcie, kochani, kiedy Kudełek nam przeskoczy 7 kapek, będziemy otwierać to, tak? A wy się tak rozpadli?
Nie, jak spadnie na ziemię, to rekord się już nie liczy. W każdym razie widzowie, jeszcze tylko dwa słowa. Zanim będziemy to otwierać, bo to wszystko przed wami w tej serii, my to zrobimy na dworze, ale kiedy słońce przejdzie nam na tamtą stronę, dlatego że upał jest potworny, dlatego mam zrobiony specjalnie przeciąg, kochani. Nie domknęliśmy drzwi, tam mamy otwarty balkon i tu jest taka troszkę cyrkulacja powietrza, dlatego wybaczcie, że kudek jest w spodenkach, bo ja najchętniej to też bym ściągnął. W każdym razie, podsumowując, kochani, ten troszkę przydługi i niefortunny wstęp, no bo jakby nie było, kochani, smutno mi naprawdę bardzo. Organizator daje nam takie rzeczy, żebyśmy mogli dla was nagrać wspaniały turniej Limanowia K. 16 drużyn, świetnie się bawiło. Muszę wam powiedzieć, kochani, dostajemy piękne kolekcjonerskie fanty proporczy, kochani, 90 lat klubu z Limanowej. Klub z Limanowej, tutaj w międzyczasie ćwiczy sobie te kapki, kochani, pamiętajcie, on gra o unboxing tego. On na razie jedną nogą będzie robił, no ma 5 lat, kochani. Przyjdzie czas, kiedy będzie kapkował dwoma nogami. Gutek też najpierw zaczynał tylko lewą, robił po 200-300. 400 i potem dopiero zaczęliśmy próbować lewa, prawa i dzisiaj już nie kapkuje jedną nogą w ogóle. W każdym bądź razie, tego nie ruszamy, bo to jest pułapka na muchy, dobra? Które nam no, dosyć mocno dokuczają, jak mieszkamy na wsi. A nie chcemy się tu szczelnie zamykać, bo ugotujemy się. W każdym bądź razie, kochani, podsumowując, gospodarze Limanowi, jeszcze raz kawał świetnej roboty. Jestem po raz kolejny w szoku. Jednego dnia zrobiliśmy blisko 1000 km. Wyjechałem o 3 w nocy za Kraków pod Nowy Sącz. Tam odbyliśmy turniej, chłopcy zagrali 100 minut w piłkę. Ja to nagrałem i po 100 minutach, i po 20 minutach, na 24 wróciłem do domu zmęczony, wycieńczony, ale wczoraj doszłem troszkę do siebie i dzisiaj nagrywamy ten odcineczek. I teraz chcę gadać szybko, dużo uważaj, bo ci się to we włoski wklei. Myślę, że źle mama to tu powiesiła. Kolejny bobol na tym odcinku, ale my z bobolów słyniemy, kochani, bo kanał jest oryginalny. Spróbuj tu się do tego nie zbliżać, co? Ja myślę, mamcia, że to naprawdę nie jest dobry pomysł. Nie gniewajcie się, widzowie, zawiniemy to gdzieś w inne miejsce. Niech te muchy sobie szuka tutaj, dobra? Okej? Okay? Bo kudełek przed chwileczką złapał to we włosy, a mi się teraz kleją łapki. I zaraz pójdę je umyć. W każdym bądź razie dwa wspaniałe proporczyki z Limanowi. Klub z Limanowej, kochani, w swojej piłkarskiej historii ma ma sezon w drugiej lidze. Także mają apetyt, wiedzą jak fajnie wygląda piłka na wysokim poziomie. Teraz są liderami w czwartej i życzymy im wielu sukcesów. Chciałbym gadać z wami, z Kudełkiem, tak Kudełku. Dlatego, że Kudełek jest po pierwsze sportowcem, piłkarzem, ale również kolekcjonerem. Dlatego będzie walczył o otwieranie zestawu startowego 2017. No. Tak, natomiast kochani, ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Jak uczycie takiego malca żonglować, jest kilka, pokaż Kudełku piłeczkę na chwilę, jest kilka szkół, natomiast wszystkie polegają dokładnie na tym samym. Na razie niech malec potrafi raz rzucić na ziemię i złapać piłkę. Czyli powiedzmy o taki etap. Myślę, że Kudełek ma już go za sobą. Kudełku, weź odbij i złap piłkę ze dwa razy. Zaraz wam pokażę drugi etap. No. I łapaj, super. I do góry znowu na ziemię. Super. No i jeszcze raz. Jak już sobie z tym świetnie radzi, to kolejnym etapem jest, że możemy z powietrza próbować. A czekaj, a z powietrza spróbuj taką, Misiu, żeby nie spadło na ziemię, tylko od razu i łapiemy, świetnie. To jest jakby drugi etap. Rewelacja. Natomiast trzeci etap to już jest poziom troszeczkę wyżej, dlatego że będziemy go uczyć dobierać siłę uderzenia. Patrzcie, jak to robimy. Daj Kudełku piłkę. Słuchajcie, to jest mój własny pomysł. Jako praktyk, jako rodzic, który chowa trzech piłkarzy, Nasia, Gutek, Kudełek. No, do tego zaraz dojdziemy, Kudełku. Na razie ustaw się tutaj. Ustaw się tu. Tak zwane kapki z łapki. Stawaj tutaj. Mamy łapki, mamy kapki i teraz tak. Ja do Kudełka. Super. A Kudełek do mnie. Rewelacja. Ja do Kudełka. Pięknie. A Kudełek do mnie. To jest jakby kolejny etap. Zobaczcie, on się nauczy dobierać siłę uderzenia. Uwaga. Ale etap jakby trzeci. No. Świetnie. A teraz to już jest bardzo wysoka szkoła jazdy. Pozwolicie, że ściągnę te wspaniałe gadżety z Limanowej. I Kudełku, to już jest naprawdę trudne. Zobacz. A gdybyś tak spróbował odbić do góry i wtedy do taty. I nie musimy łapać, dobra? Tylko robimy tak. Do góry i do taty. Weź tego klapka, ściągaj. Oto kutka. Uwaga! Pamiętajcie, że u takiego maluszka 5-letniego uwagę ciężko też jest utrzymać, także co jakiś czas zmieniamy zabawę, żeby była atrakcyjna. A spróbuj tak, patrz, cyk, cyk. Czy to się uda? Chociaż raz spróbuj. Jedna kapka i do taty. Kapka i... Świetnie! O to chodziło! Cyk, cyk. Zwróćcie uwagę, że to już są dwie kapki w tym zabawie. Patrz, cyk i cyk. Ja wiem, teraz już rób rekord. Dawaj piątkę. Teraz
tatuś widzów pożegna, a kude... Tak? Chcecie dać tak dziwnie piątkę. Dawaj. Ja tak uciekam, bo mi klei się rączka. Musi tatuś iść rączki umyć, wiesz? Daj piątkę. A, dwoma rękami, tak? A, chciałeś dać piątkę i złapać piłkę, to dawaj jeszcze raz, no. Tylko wyżej ją rzuć. Świetnie, udało się. A teraz, Kudełku, czekamy na twój rekord kapek, dobra? Zapraszam na arenę. Próbuj. A ja umyję ręce, a ty pobijaj rekord 7 kapek, dobra? Kochani, no smutno mi strasznie, kamera. Wybaczcie, Kudełek sobie tam kopie, kochani, a ja myję łapki. Powiem wam szczerze, że nasz kanał YouTube jest taki troszkę inny, jest bardzo oryginalny. My nie tniemy filmów, nie robimy montaży, my nie mamy naprawdę na to czasu. Gdzieś tam podglądałem, kochani, jak funkcjonują inni youtuberzy. Nie jesteśmy w stanie czegoś takiego robić. Ja wiem, niech sobie tu śpi, bo jest tak gorąco. Sonia, jak dzisiejszy dzień przeżyje, to będzie bardzo szczęśliwym psem. Pięknie, jak od ściany się odbije, możesz żonglować dalej. To się do rekordu bije, liczy. Kudełek jeszcze ma dyspensę. Jedziemy, no. Tak, dawaj, bo tatuś myje teraz łapki, kochani, bo złapałem lepa. Także trzymaj. Kudełek w ogóle żongluje piłeczką numer 3. To jest piłeczka, kochani, Liverpool. Natomiast my to robimy na naszej hali, bo na dworze jest za gorąco, nie da się pracować. Ładnie pachną? Ładnie czy nie? Ładnie. A jakie to mydełko? Piana. To mydełko piana. Dobra, Kudełku, chodź, czekamy. Tu film się nagrywa, gdzie tam nam uciekasz? Dawaj, czekamy na twoje kapki. Czekamy na rekord. Ale chcę, tatuś, picie. A, no to picie ważna rzecz. Proszę się napić. Robimy przerwę. My już się łapki nie kleją.